Jeszcze tylko kilka chwil i będzie można zapomnieć o całym świecie. Lada moment. Zaczynamy dzisiejsze spotkanie. Jak Państwo myślą, kto dziś wygra mecz? Dzień dobry Państwu. To prawdziwa przyjemność móc komentować dzisiejsze starcie. Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji, grat, bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko, emocje gwarantowane. Państwa dzisiejszymi komentatorami będą Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo nam przyjemnie. Nasza ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt, więc zapraszamy. Ależ tu panuje atmosfera na trybunach. Jacek, jestem pewien, że piłkarze dadzą z siebie wszystko. No, myślę, że czeka nas tu 90 minut dobrej piłki. Oby obydwie ekipy stanęły na wysokości zadania. W poprzednim meczu Pogoń Szczecin wygrała z Piastem Gliwice. Jak sądzisz, Jacku, co pokażą dzisiaj? To było dość... Popatrzmy, bo ta akcja nabrała tempa. Dobrze, teraz zatrzymał strzał. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Przykrył. No i znowu są przy piłce. Może być groźnie. Uwaga, doskonała sytuacja. Jest gol, proszę Państwa. Otwiera tym trafieniem wynik spotkania. Widzimy bardzo dobry strzał z bliska. W takich sytuacjach ważne jest, aby zachować spokój, dobrze się ustawić i pewnie uderzyć. Prowadzą zatem 1-0. Pogoń w natarciu, może tu być gorąco. Uwaga, posyła piłkę w pole karne, jest komu zagrać. Rzuca teraz w szesnastkę. Tak, ale się rozpędzili. Dwie bramki w tak krótkim czasie. Są rozpędzeni. Rywalom będzie trudno wyrównać. Widzimy teraz, że nie byłoby tej bramki bez świetnej centry. Dobrze teraz widać, jak ładnie została uderzona ta piłka. Doprawdy świetna główka. No to mamy 2-0. No, prawie się udało, ale piłka opuszcza boisko, będzie aut. Mamy teraz rozciągnięcie gry. Naprawdę sensowny pomysł. Przykrył. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant?
Prosicki. Jest szansa, uderza. A jednak blokuje to. Wspaniale. Piłka wybita, będzie wznowienie z autu. Jakub Bartkowski. A więc tylko o minutę dłużej potrwa to spotkanie. Bartkowski. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Błąd, piłka przechwycona. Grosicki. Benedikt Cech. Benedikt Cech. Koń atakuje. Co teraz wymyślą? Nie tym razem. Nie ma gola. Czas na zmianę. Zaraz ktoś wejdzie na boisko. Dobra, teraz poszła piłka. Pogoń w natarciu, może tu być gorąco. Jest próba do grania, ale jest też blok, który udaremnia niebezpieczną brzydkę. Zawahanie u sędzi, ale tylko chwilę. Jest jej decyzja. Karny. Jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce.
Technicznie i bardzo skutecznie wykonany ten rzut karny. Nie jest łatwo tak zupełnie oszukać osobę stojącą po drugiej stronie, a tu widzimy, że nie było mowy o choćby częściowym wyczuciu intencji. Strzał w sam środek bramki, w pusty środek bramki. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Dobre przerwanie akcji rywala. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. Daleka piłka z rogu. Posyła teraz ładną piłkę w szesnastkę. Mamy strzał głową, ale to nie będzie game changer. Za wysoko. Kopczyński. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Dobrze się to dośrodkowanie zapowiadało, ale żaden z kolegów nie sięgnął piłki. Piłka przejęta. Mamy informację, że ten mecz potrwa jeszcze 2 minuty. Dobrze go tam wypuścił. Udana teraz obrona tego strzału. Sztab szkoleniowy postanowił dodać trochę nowej energii drużynie. Mamy zmianę. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Mecz dobiega końca i ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj 3 punkty. No, przekonujące, pewne zwycięstwo odnotowują teraz w lidze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył na 3 punkty. No, myślę, że dzięki tak dobrej dyspozycji zdecydowanie nabierze pewności siebie. Na pewno ma udział w końcowym zwycięstwie zespołu i nie chodzi mi tylko o bramkę z karnego. Przez całe spotkanie widzieliśmy duży wkład w grę całej drużyny.